Bum, cześć, siemanko, z tej strony Patryk, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Nade mną oczywiście ostatnia piątka followersów, nie zapomnijcie zrobić tego samego co na tym czerwonym przycisku tam na dole. Ostatnio zbudowaliśmy taką oto willę, jeżeli jeszcze nie widzieliście, to oczywiście standardowo na końcu będziecie mogli do niej sobie wrócić. Tu jest udekorowane wnętrze, pokażę wam troszkę tak na początek i tak dalej. To wygląda wszystko w taki oto sposób. Moim zdaniem wygląda sztosik, wszystko jest tutaj picobello zrobione. No i co? Komentarzu, pierwszy link w komentarzu będziecie mieli do mojego sklepu, być może już wleciały bomberki, nie jestem pewien, bo miałem dużo pracy i nie wiem, czy się wyrobiłem, jednakże warto tam zajrzeć, także link w opisie, być może wleciały bomberki, czyli będziecie mieli coś na chłodne dni. Ale sztosik, jeżeli zrobiłem je, jeżeli się wyrobiłem, to wyglądają sztosik. A dzisiaj zbudujemy sobie coś, czego dawno nie było, czyli domek startowy. Moim zdaniem wygląda mega spoczko, taka typowo startowa willa, bym powiedział nawet. Jest zbudowana z materiałów, które możecie znaleźć sobie normalnie i nie będzie to jednej rzeczy brakuje, przepraszam widzowie, nie zdążyłem tego zrobić. Nie, no dobra, czekajcie, już wam pokazuję, czego tu brakuje. O, mi tu brakuje jedynie kominka. O, okej, okay. Coś mi troszkę nie bangla mi ten kominek. Jak wieśniaki. Elegancko i kominek jest zrobiony. No cóż, także co, ja wam pokażę, jak po prostu zbudować, chociaż może jeszcze jeden niżej. O. Teraz jest gitara. Teraz taka koza, ale jak nie wiecie, co to koza, to mniejsza. I wygląda to w taki oto sposób, moim zdaniem sztosik. Zaraz wam pokażę, jak to zrobić. Jest to bardzo łatwe, proste i przyjemne. Także cóż, przechodzimy sobie tutaj obok. Wymiary nie będą potrzebne, bo budujemy na początku kwadrat 10 na 10 ze stona. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I sobie to wypełniamy. Ok, skoro to już mamy, robimy sobie dwa odstępu i robimy raz, trzy odstępu, ciach, ciach, ciach. Mamy coś takiego. Tutaj robimy sobie ciach, ciach i ciach. Z tej strony robimy sobie ciach, ciach. Z tej strony sobie robimy ciach i ciach. Coś takiego. I to jest zarys naszego domku. I teraz podnosimy to wszystko na wysokość 7 kratek. Czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I tak wszystko dookoła. Także ja to po prostu podniosę. Ok, skoro to już mamy, to robimy sobie raz, dwa, trzy, odstępu, ciach, ciach, ciach. I teraz tak, o, robimy sobie tutaj schodek w taki oto sposób. Z tej strony tak samo. I tutaj sobie wypełniamy oczywiście tym. To robimy sobie ciach, ciach. I dajemy sobie raz, dwa, trzy, raz, dwa. Tutaj robimy tak samo, raz, dwa, raz. Dobra, tu nie, tu okej. Okejka. Tu robimy teraz sobie coś takiego. No i tutaj myślę, że to możemy sobie przedłużyć troszkę wyżej. Tutaj jak będzie nam... Przedłużymy to do tego momentu, gdzie będzie się robił dach. Nie wiem dokładnie w którym miejscu, dlatego jeszcze tego nie będziemy ciągnąć do samego końca. Tutaj możemy zrobić ponownie tak samo. O, i mamy coś takiego. I teraz stwierdziłem, że brakuje mi jednej rzeczy. Mianowicie zabrakło mi schodków. Schodków mi zabrakło, bo schodki będziemy robili sobie o, tutaj w taki oto sposób wszędzie. To jest takie, wiecie, nasz punkt graniczny taki do zrobienia okienek, żeby to mimo wszystko kontrastowało, bo ja lubię jak jest za dużo czegoś takiego, to po prostu to nie kontrastuje i mnie to boli w oczy. Tu sobie robimy oczywiście okna, robimy je w taki oto sposób. Ok, tu będzie dwa i tu z tego co pamiętam, to będzie jeszcze dwa. O. Coś takiego nam tu wyjdzie. No i dobrze. No i dobrze, no i wyszło, no i co? O, tak, tak. Dobra, bez żartów, lecimy sobie teraz tak, o, tu do końca. I tutaj, na tej kratce, to oczywiście będzie szło z tego, przepraszam bardzo. O, tu sobie domykamy, czyli z tej strony również sobie domykamy, bo tu już będzie leciał nasz daszek. Dobrze, 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 to mamy elegancją. Dobra, czyli tu będzie szło jeszcze, o,
taki oto sposób. Dotąd. I tu to będzie szło. Git. Tu idzie coś takiego. To jakbyście nie widzieli, to jest na długość 3 do przodu, nie? OK. I lecimy stopniowo. Czyli robimy ciach. 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 I tu tak naprawdę jest finite, także to możemy sobie dociągnąć dotąd. Czy na pewno? Czekajcie, zróbmy to sobie na spokojnie, żebym ja tu zaraz niczego nie pomotał, bo to pomotać się to jest chwila, moment. Zrobić porządnie to już jest sztuka. O, dobrze, nie, wszystko się zgadza, super. I robimy sobie po kolei. Ciach, 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 ciach. Mamy, git, git. Tu sobie możemy wystopniować, żeby to ładniej nam wyglądało. Zalecane przeze mnie. Jak nie chcecie, to nie, ale osobiście moim zdaniem ładniej to wygląda. Czyli tutaj robimy sobie daszek. Tu robimy po prostu adekwatnie, tak samo jak w poprzednim, tylko że już nie o 2, tylko po prostu lecimy sobie normalnie. Czyli taki oto sposób. Czy tutaj? Nie, tu może być normalnie. Tu może być normalnie, tu leci ciach, tu leci ciach. Tu leci ciach, ciach. Tu leci ciach. 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 I jest gituła. Dobra, mamy cyk, 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 cyk. Okej, z tym, że w tym miejscu tu będzie szło do góry. Okej. Tu będzie się zamykało. Tu też. Tu też. I tu jeszcze o, tak o. Mamy coś takiego, nie? Tu będzie taki, wiecie, skosik. Dobrze, tu będzie sobie skosik. Teraz musimy sobie wlecieć od tej strony, żebym ja tu sobie wszystko przygotował. Czyli o, to już sobie możemy zamknąć. Tu będzie cyk. Czyli tutaj musimy zrobić coś takiego. Możemy sobie zrobić to w ten sposób. Albo rozwalić całkowicie i zrobić normalnie na 3. To już od was zależy. I tu mamy, wszystko się nam zgadza, super. I teraz lecimy z dachem. Czyli co, dach po prostu przeciągamy sobie po kolei do samego końca, sześciuteńko. Tutaj gdzie możemy, to wiadomo, możemy sobie postawić. O dobra, tutaj jednak nie możemy w tym miejscu. Możemy natomiast w tym miejscu, a ja tutaj sobie zrobiłem tako. Tam gdzie możemy pełne, to stawiamy sobie pełne, żeby to po prostu lepiej wyglądało. Tam gdzie nie możemy, no to nie stawiamy. Wiadomo, nie wszędzie możemy to sobie postawić. Daszek mamy zrobiony. Teraz, jak wlecimy sobie do środka, to musimy sobie zrobić świetlik. A nawet kilka. Robimy tutaj jeden, tutaj drugi i tutaj trzeci. To mamy takie trzy świetliki i one są jak najbardziej sikalafon. Jeżeli chodzi o szyby, no to oczywiście wstawiamy sobie czarne. Jeżeli nie, ja wstawiam czarne, bo czarne ładniej wyglądają, ale pamiętajcie, że to jest willa startowa, także możecie sobie tu użyć w pełni normalnych, zwykłych szyb i to będzie również dobrze wyglądało, bo tak to zostało zaprojektowane. Także możecie sobie użyć w pełni normalnie zwykłych szyb, bo zaraz ktoś powie, ta fajna widla startowa, jak musimy czarnych szyb używać. Możecie używać, macie moje pozwoleństwo, możecie używać ze spokojem i będzie to wyglądało w miarę ok. Ale no jeżeli macie możliwość, to jakby wiecie, teraz nie jest trudno dozbierać tego atramentu, więc myślę, że pomalowanie tych szyb nie jest jakimś mega wyzwaniem i jako startową willę, taką na początek, jak najbardziej możecie sobie coś takiego wybudować bez większego wysiłku, także no, bo jednak no zbierać drewna serio, jedynym waszym wyzwaniem będzie po prostu zrobienie tego atramentu i to jest tak naprawdę tyle, nic więcej nie musicie zrobić. Takiego, co by było jakkolwiek bardzo wyczerpujące. Jeżeli chodzi o podłogę, to robimy sobie, czekajcie, ja sobie przewinę, pozwolicie, bo gdzieś tu miałem komendę, o, spruce planks, czyli robimy sobie podłogę ze świerkowych desek. I to też tylko tak, wiecie, w tym miejscu, nie? Żeby to taka wyglądało. Gituwa, gituwa. Teraz, szukamy sobie tutaj, znaczy, wy sobie wydobywacie, ja sobie szukam tego właśnie, z tą nowych płytek. Sorry, zawiesiłem się. Z tą nowych płytek to sobie robimy wejście, elegancko. Brakuje mi teraz ciemnego płotka. Kurczaki, widzicie, tak to jest, jak to się wszystko, który musi być tutaj ustawiony. No i oczywiście tutaj musimy sobie zrobić
malutkie podejście, no wiadomo, jednak to jest willa, także musi to wyglądać ładnie w każdym detalu. Okej, mamy coś takiego. Tu sobie robimy raz, dwa, trzy. Tu sobie robimy raz, dwa, trzy. Elegancko. I teraz kładziemy sobie podłogę w taki oto sposób. Wszędzie tutaj zabudowujemy sobie. I mamy to tak naprawdę zrobione, w pełni gotowe do zamieszkania urządzenia. Z chęcią bym zobaczył na Discordzie, jak to urządzacie, także kto chce, może się pochwalić na kanale Fotki Plotki. I najlepsza praca pojawi się w kolejnym odcinku, znaczy najlepiej udekorowany pojawi się po prostu w kolejnym odcinku. Nie wiem dlaczego niektórzy się nie chwalą, bo niektóre osoby się chwalą i fajnie to, naprawdę fajnie to wychodzi. Także jeżeli urządzicie sobie wnętrze, to serio, wbijcie na Discorda, pochwalcie się tym, zróbcie screena, dla was to nic, a możecie się wyświetlić na odcinku, na przykład teraz, jakbym pokazywał screeny z tego, jak można urządzić wnętrze. I co? Tak naprawdę cały nasz domek mamy w pełni gotowy. No, jeszcze kominek, sorry. Kominek. No tak, najważniejsze, że jest przejść z niej. Ciuch, dobra. I kominek. I całość tak naprawdę mamy gotowo. Pozostało nam jedynie dodać jakieś sadzonki tutaj właśnie ze świerkowych tych, tak jak zrobiłem to w tym miejscu. Jakieś świerkowe sadzonki, trochę trawy. I tak naprawdę widzicie, nie jest to duży nakład pracy, malutkie, proste, fajne, ale za to jakie ładne, gdzieś taki leśny domek. O, to nazwę ten odcinek Leśna Startowa Willa i to będzie fenomenalne, bo to się nadaje i jakiś, wiecie, taki domek w górach i na taką zwykłą willę. No moim zdaniem wygląda to kozacko. Nade mną oczywiście ostatnia piątka followersów, nie zapomnijcie zrobić tego samego, co na tym czerwonym przyciskiem, tam na dole. Podzielcie się opinią na temat tego domku w komentarzu. No i co, ja się z wami żegnam, życzę wam miłego weekendu. Ja sobie odpoczywam na Mazurach, bo nagrywam ten odcinek we wtorek 19.28. O Boże kochany, wiecie, masakra, dzisiaj nagrywałem dwa odcinki, także po prostu upadam na łeb. No i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku już we wtorek, bo też już jest nagrany, będziemy się bawić w chowanego. A o jaką kwotę, no to się dowiecie już we wtorek, także polecam. Ja się z wami żegnam, siema, na rapajus i ja cześć i miłego weekendu wszystkim. Nara.